Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Mimo tego, że mamy przerwę w najlepszych europejskich ligach piłki nożnej, to kilka ciekawych rzeczy wydarzyło się w ten weekend i zapraszam na krótkie podsumowanie. Przede wszystkim zakończył się sezon w skokach narciarskich. Kamil Stoch w Plańcu udowodnił, kto był najlepszy. Niesamowity rok naszego skoczka, zwycięstwo w Pucharze Świata, mistrz olimpijski, zwycięzca turnieju czterech skoczni i Row Air. Niedzielne zwycięstwo było jego 31. zwycięstwem w zawodach Pucharu Świata. Naprawdę ogromne ukłony, Kamil. Wielkie brawa należą się tak naprawdę całej naszej reprezentacji, jednak parę słów należy też poświęcić Stefanowi Huli, który nie poddawał się, wierzył, że jego czas może jeszcze nadejść i w wieku 31 lat zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich oraz Mistrzostwach Świata w lotach, a do tego ustanowił nowy rekord życiowy. Wiele osób uważa, że skoczków teraz czeka długa przerwa, niesamowite wakacje, a tutaj nic bardziej mylnego. Za parę dni ruszają przygotowania do nowego sezonu, a w lecie czeka ich letnie Grand Prix na Igielicie. Niebywale ciężki jest to sport i szkoda, że nie jest tak opłacany, tak sowicie opłacany jak chociażby piłka nożna czy tenis, bo to raczej z tych trzech dyscyplin, no skoki są najbardziej obciążające, a dysproporcja finansowa jest niestety bardzo duża. Komicznie wygląda ten obrazek, mając na uwadze jaki wysiłek wkładają skoczkowie codziennie. Za zwycięstwo w Row Air Kamil otrzymał 20 tysięcy franków szwajcarskich i rower. To niestety mówi samo za siebie. W piłce nożnej przed decydującymi rozstrzygnięciami w piłce klubowej przyszedł czas na mecze towarzyskie. I jak to w spotkaniach sparingowych, mieliśmy do czynienia z kilkoma wynikami, no które raczej nie miałyby miejsca, gdyby były to mecze o punkty. Przede wszystkim Gibraltar odniósł swoje drugie zwycięstwo w historii, ogrywając Łotwę 1-0. Zwycięską bramkę strzelili w ten oto sposób. That win will try and whip the ball up. Let's see. Deflected. It's got it in. The deflection off the wall. Tym samym kraj z tak naprawdę populacją 30 tysięcy osób pokonał Łotwę, w której mieszka osób prawie 2 miliony. Do tego Węgry przegrały z Kazachstanem 2-3, Senegal zaledwie zremisował 1-1 z Uzbekistanem, bez Sadio Mane w składzie, Ukraina nie dała rady Arabii Saudyjskiej, zawiodła Francja, która u siebie przegrała z Kolumbią 2-3, no i tutaj nasz grupowy rywal na Mistrzostwach Świata naprawdę pokazał swoją siłę, możemy się przekonać jak trudne zadanie czeka nas w Rosji. Zwłaszcza, że Adam Nawałka, to trzeba to sobie powiedzieć, ma małe problemy. Nasza reprezentacja uległa Nigerii 0-1. No i wynik w takich meczach jest sprawą drugorzędną, można przegrać, ale mieć świadomość, że rozegraliśmy naprawdę dobry mecz i idziemy w odpowiednią stronę. Po piątkowym meczu jednak chyba przyznacie tutaj rację, że no nie możemy tak powiedzieć. Mecz toczył się tak jak chciała reprezentacja Nigerii, czego obawialiśmy się przed spotkaniem, mówiąc w zapowiedzi, że to Nigeria może przejąć środek pola i narzucić swoje warunki. I tak właśnie było. Nasi zawodnicy największe zagrożenie stwarzali po stałych fragmentach gry. No i do tego martwi sytuacja klubowa naszych najlepszych zawodników. Krychowiak w West Bromie nie gra, Milik i Kuba Błaszczykowski wracają po ciężkich kontuzjach, Grosicki jest bez formy, no i oprócz Kurzawy, który bez wątpienia był w tym meczu z Nigerią naszym najlepszym zawodnikiem, bohaterem meczu był chyba Dariusz Szpakowski, który znowu mógł nas rozbawić swoim komentarzem. W piątkowym pojedynku Ronaldo Salah 2-1 dla Ronaldo i takim właśnie wynikiem zakończył się mecz Portugalii z Egiptem. Dla Ronaldo druga bramka strzelona Egiptowi była jego 81. golem w kadrze. W dwóch największych piątkowych hitach Argentyna bez Messiego w składzie pokonała Włochów 2-0, a Niemcy zremisowali 1-1 z Hiszpanią. Do Arbi Celeste z jedną z bramek strzelił Manuel Lanzini, pomocnik West Hamu, dla którego było to premierowe trafienie w kadrze. Do tego miał udział przy drugiej bramce strzelonej przez Argentynę. Bramkę dla reprezentacji Niemiec strzelił Thomas Müller, który jeszcze nie przegrał meczu, w którym strzelił bramkę, a trafił przynajmniej raz w 28 spotkaniach w kadrze. Tak jak mówię, na piłkarskich boiskach trwa przerwa na mecze reprezentacji, a w innych dyscyplinach zbliżamy się do końcowych rozstrzygnięć lub już je poznaliśmy. W polskiej hokej lidze tydzień temu zapowiadaliśmy awans GKS-u Katowice do finału i tak rzeczywiście się stało. Jednocześnie rozstrzygnięcie półfinału w poniedziałek, a już w środę walka w kolejnej rundzie okazała się chyba zbyt dużym wyzwaniem zarówno dla GKS-u Katowice, jak i Krakowi. Krakowianie przegrali rywalizację o brąz pod Halem Nowy Targ, no i kończą rozgrywki bez medalu, co jest naprawdę sporym zaskoczeniem. Choć w ostatnich tygodniach no pasy były dalekie od mistrzowskiej formy. No o wiele gorzej wygląda to w finale, gdzie mogliśmy się spodziewać, że GKS Katowice jest w stanie napsuć krwi Tyszanom i powalczyć, natomiast grając ledwie dwa dni po półfinale, wydaje się, że katowiczanie nie byli mentalnie, fizycznie i taktycznie przygotowani na te spotkania, no po prostu działo się to za szybko. Totalna dominacja GKS-u Tychy, zwycięstwa 5-0 i 6-0, no to naprawdę rzadko spotykane rozstrzygnięcia na tym etapie. Dopiero w weekend Katowice pokazały nieco pazura, ale po porażce 3-4 to GKS Tychy jest o krok od Mistrzostwa Polski. W polskiej lidze koszykówki mamy bardzo intensywny okres, niemal każda drużyna gra co 3 dni, na fali są Ostrów i Rosa Radom, a wyniki są bardzo overowe. Wczoraj w Starogardzie Polfarma przegrała z Legią 101-105, tutaj kursy na Legię oscylowały w granicach 9 lub 10
i bez żadnej dogrywki, 206 punktów w 40 minut to jest naprawdę jakieś kuriozum. Do sensacji doszło również w Zielonej Górze, gdzie Stelmet poległ z Asseco Gdynią i taki dubelek Asseco i Legia wynosił kurs w coś w okolicach 90 albo i wyżej. No naprawdę niesamowite rzeczy. Kiepsko to wygląda aktualnie w Zielonej Górze. No murowani faworyci do Mistrzostwa Polski aktualnie nie mogą być niczego pewni. Atmosfera w drużynie naprawdę pozostawia wiele do życzenia i w tym sezonie jest kilka drużyn zdolnych do tego, by napsuć im krwi i przerwać tą dominację trwającą naprawdę kilka lat. Jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie, krótki przegląd minionych dni, minionego weekendu, to by było na tyle. Przypominam, że jutro z ekipą jedziemy na mecz Polski z Koreą Południową i z tego wyjazdu pojawi się vlog na naszym kanale w środę, późnym wieczorem, także zapraszam do subskrypcji, zobaczcie jak to wygląda naszymi oczami. I przypominam, że mamy odpalone dwa konkursy, pierwszy właśnie pod mecz Polski z Koreą i drugi dotyczący waszych spektakularnych historii z waszego życia bukmacherskiego. Zapraszam do wzięcia udziału, każdy może wziąć udział, fajne nagrody, linki do konkursów macie w opisie pod filmem. I przypominam, że czekamy na wasze kupony zwycięskie, którymi chcecie się pochwalić, albo pechowe. W środę pojawi się oczywiście odcinek z waszymi kuponami na naszym kanale YouTube i kupony wysyłacie na fanpage, do którego link również znajdziecie w opisie pod tym filmem. To by było na tyle. Życzę wam miłego tygodnia. Od całej ekipy te życzenia oczywiście. Słyszymy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie.